Cześć, witam Was w kolejnej recenzji na kanale HypnagogVlog. Ja jestem Jacek, a dzisiejsza recenzja będzie nieco nietypowa. Zanim przejdę do recenzowania albumu, jak to zazwyczaj robię, to chciałbym omówić pewne niepokojące zjawisko, jakie zostało ostatnio zaobserwowane na portalach Facebook oraz Instagram. A mowa tutaj właściwie o usuwaniu postów dotyczących jednego konkretnego wykonawcy związanego z norweską sceną black metalową, przynajmniej w przeszłości. Dla potrzeb tego nagrania sam projekt będę nazwał pieszczotliwie Burbur, natomiast jego autora Gandalfem Najbielszym. Nazwę tego wykonawcy możecie odczytać z tego oto prostego rebusu. Ale właściwie po co cała ta zabawa w jakieś szyfrowanie i rebusiki? Ano chociażby przez to, że zarzucenie jakiegokolwiek posta związanego z projektem Burbur, czy to będzie zdjęcie, czy utwór, czy też recenzja płytowa, grozi usunięcie posta oraz na koniec nawet i ban. O tym bardzo dobrze przekonali się chociażby administratorzy fanpage'a Muzyka, która ryje banie zbyt mocno za recenzowanie albumu Filozofem oraz posty związane z tym projektem. Co ciekawe, wpisy te sięgały jeszcze 2017 roku, lecz dopiero teraz Facebook postanowił przeprowadzić czystkę. Jak się okazuje, problem ten nie dotyczy jedynie fanpage'ów. Wiele osób dostało powiadomienie o usunięciu postów naruszających regulamin Facebooka na własnych profilach prywatnych. Jeżeli choć trochę kojarzycie historię muzyki black metalowej, to pewnie myślicie, że jest to związane z podpaleniami kościołów w Norwegii albo morderstwem Hieronymusa z Mayhem, lecz prawdopodobna przyczyna jest nieco inna. Otóż sam Gandalf Najbielszy nigdy nie krył swoich poglądów politycznych oraz podejścia do kwestii rasowych, co często zresztą wyrażał na kanale Fulian Perspective, który jakiś czas temu został zdjęty z YouTube'a. Dodatkowo Gandalf jest bardzo aktywny na Twitterze, gdzie chociażby parę miesięcy temu publikował listę 10 najbardziej znienawidzonych miejsc na świecie, gdzie 10 miejsce zajęła Polska. I choć swoją niechęć do Polski tłumaczył głównie dużym fanatyzmem religijnym Polaków, co w sumie ma pewne uzasadnienie, jeżeli weźmiemy pod uwagę ostatnie wydarzenia w naszym kraju. Tak w przypadku krajów Ameryki Południowej miało to podłoże czysto rasistowskie oraz ksenofobiczne. I choć na swoim kanale prezentował on różne materiały związane z muzyką, ze swoją wersją wydarzeń, czy też przeróżne single tam również się znajdowały, to nie da się ukryć, że pod koniec był przepełniony treściami, które powszechnie uważane są za rasistowskie oraz dehumanizujące pewne grupy etniczne, za co kanał spadł z rowerka w 2019 roku. I tak naprawdę tych przykładów jest bardzo dużo i ciągną się one na wiele lat wstecz, no ale trzeba zadać to pytanie, czy fani dzielący się twórczością pewnego autora muszą ponosić odpowiedzialność za jego poglądy polityczne. Jestem w stanie zrozumieć, gdyby takie działanie tyczyło się, nie wiem, zespołu Screwdriver czy Konkwisty 88. Albumy takie jak Filozofem raczej nie mają bezpośrednio związku z nienawiścią do jakichś konkretnych grup czy też narodowości. Ja sam jestem osobą, która potrafi oddzielić autora od jego twórczości i to, że jego twórczość mi się podoba, nie oznacza, że muszę się zgadzać z jego poglądami politycznymi. No to jest chyba normalne. Najwyraźniej social media nie są w stanie pojąć tego fenomenu i zrozumieć, że jeżeli ktoś udostępnia jakiś utwór czy też recenzję, to nie robi tego w celu promowania jakiegoś starego faszowa. Najwidoczniej strażnicy treści z Facebooka oraz Instagrama wolą bawić się w cenzorów niż zrozumieć pewne oczywiste fakty związane z tą kulturą. Co ciekawe, nie znalazłem żadnych informacji dotyczących usunięcia postów z wykonawców, którzy również byli w przeszłości związani lub wciąż są z takimi środowiskami, ale najwyraźniej cenzorzy obrali sobie za cel tylko ten jeden projekt. Wnioski wyciągnijcie sami, oczywiście jeżeli jesteście ciekawi, to możecie spróbować na własną rękę zrobić sobie taki eksperyment na swojej tablicy czy na swoim fanpage'u. Oczywiście zachęcam też do komentarzy, jeżeli sami padliście ofiarą takich praktyk. Ale nie przedłużając już dalej, przejdę do płyty, którą chciałem dzisiaj omówić, a jest nią Fulian Mysteries. Osoby, które orientują się w ostatniej twórczości Gandalfa, zapewne wiedzą, że już jakiś czas temu odrzucił on black metal, którego, jak sam twierdzi, nigdy nie lubił, i poszedł w pełni w klimaty dark ambientowe z taką mocną naleciałością muzyki pogańskiej. Jak nie trudno się domyślić, ostatnie nagrania Burbur raczej spotkały się z taką dosyć dużą falą krytyki, z bardzo mieszanymi opiniami. No ja osobiście oceniam całkiem pozytywnie przedostatnią płytę zatytułowaną The Ways of Yore. W głównej mierze była to muzyka z pogranicza Dark Pagan Ambientu, która bardzo mocno była zorientowana na tworzenie mglistego klimatu,
z dużym naciskiem na warstwę liryczną, która nawiązywała bezpośrednio do nordyckich wierzeń. Oprócz klasycznego już dla Burbur użycia syntezatora oraz klawiszy, dało się słyszeć również bardzo czyste, głębokie linie basowe oraz sample z lirą, czy też instrumentem pokrewnym, oraz przesterowane linie gitary, z tym, że prezentowały się one troszeczkę inaczej niż chociażby na płycie Belus. Wokale ograniczały się tutaj do melorecytacji, czy też śpiewu, bez charczenia czy krzyków znanych z pierwszych płyt Burbur. Właściwie Ways of Yore było całkiem dobrą kontynuacją tego, co było rozpoczęte już na Sol Astam, Manivastam, czy też Unskiptar, ale jak w tym porównaniu wypada Fulian Mysteries? Let's find out. A zacznę klasycznie od tego, jak w ogóle prezentuje się ten album, a prezentuje się on w ten oto sposób. Jest to Digipak w trzech segmentach i zawiera on dwie płyty. Jeżeli chodzi o okładkę, Gandalf po raz kolejny sięgnął do dzieł znanego norweskiego ilustratora Theodora Kittelsena. Inne jego dzieła mogliśmy zauważyć na takich płytach jak Filozofem czy Fizzlyset Tarros. Tym razem wybór padł na ilustrację zwaną Nyken, czyli Nixa. W skrócie Nixy są to demony z mitologii germańskiej, które są takim odpowiednikiem naszych wodników czy też utopców. Choć jest to jedno z najpopularniejszych dzieł Kittelsena i sam bardzo uwielbiam tą pracę, to jednak sama okładka prezentuje się bardzo biednie. Logo zostało zaprojektowane prawdopodobnie w Paincie, gdzieś to jest, nie wiem, to jest Calibri, czcionka, czy to może Arial. Gandalf mógł się tutaj pokusić troszeczkę o nawet wklejenie swojej już klasycznej czcionki, czy też nawet jakieś drobne przeróbki tej ilustracji. I liczyłem, że może płyta będzie lepiej wyglądała w środku, ale no, prezentuje się ona w tak. Powiem szczerze, że ja widywałem płyty załączone do jakichś magazynów muzycznych, czy też kurde do pani domu, które naprawdę wyglądały lepiej. Chyba nawet programy do księgowości mają lepszą oprawę graficzną niż te krążki tutaj. Oczywiście nie uświadczymy też żadnej wkładki, jedynie jakieś informacje na odwrocie, no i spis utworów, które są na tej płycie. No bida straszna, no, nawet nie ma za bardzo o czym tu opowiadać, bo widzicie, jak to się prezentuje. No szczerze mówiąc, ja nie spodziewałem się tu fajerwerków, jeżeli chodzi o płytę Burbur, no ale no, myślałem, że naprawdę to będzie wyglądało troszeczkę lepiej. W zasadzie osoby, które zaglądały na kanał Fulian Perspective, miały namiastkę tego, co jest na albumie Fulian Mysteries. Gandalf często wrzucał swoje utwory jako tło do filmów lub też prezentował je w formie takich singli. Warto tutaj zaznaczyć, jakie jest przeznaczenie tej płyty i czym ona ma być w zamierzeniu autora. Otóż szczególną pasją Gandalfa były od zawsze gry planszowe, co dało swój owoc w postaci gry zatytułowanej My Farrokh. I ten album w zasadzie miałby być takim uzupełnieniem tej planszówki o właśnie warstwę muzyczną. Gdzieś na początku 2020 roku pojawił się pierwszy utwór z tej płyty, który nosił taki sam tytuł, Fulian Mysteries. I prezentował się on całkiem nieźle. Bardzo klimatyczny, dark ambientowy kawałek, chociaż w tym wypadku można się pokusić tutaj o określenie dungeon synth, czyli taki dark ambient z dużym naciskiem na kreowanie klimatów w stylu fantasy, często stylizowany na styl retro. I w przypadku tego numeru był to bardzo mroczny, mglisty ambient oparty na długich, zawieszonych dźwiękach z dźwiękiem strun w tle. Właściwie sam utwór nie był jakoś skomplikowany, wszystko sprowadzało się do zapętlenia przez 4 minuty tego samego. Ale trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o kreowanie aury tajemnicy, to ten utwór robił to naprawdę bardzo dobrze. Liczyłem, że na samym albumie znajdę właśnie takie niekoniecznie skomplikowane utwory, które zachowują pewną ciągłość klimatyczną i wprowadzą nas w ten senny, mglisty świat Thule. Czy da się to zepsuć? Najwyraźniej się da. Jeżeli spojrzymy sobie na rozpiskę samego albumu, to znajdziemy bardzo dużo utworów, które trwają poniżej minuty lub poniżej 2 minut. I pewnie część z Was pomyśli, no przecież na takim albumie muszą być jakieś fajne przejścia między dłuższymi kompozycjami. No i w zasadzie to jest dosyć popularne w tym gatunku i faktycznie ma to rację bytu, ale w przypadku Fulian Mysteries to są po prostu indywidualne utwory, które niekoniecznie łączą się ze sobą. No ale zaraz, no, sama płyta trwa ponad 1,5 godziny, jest tyle materiału na tej płycie, że prawdopodobnie ma ze sobą to jakąś spójność. No, wychodzi na to, że niekoniecznie. W zasadzie są to najczęściej oderwane od reszty kompozycji szkice muzyczne. To trochę tak, jakbyście sobie stworzyli składankę z różnych ambientowych kawałków i niektóre po prostu poucinali po minucie,
i wszystko wrzucili w jedną playlistę. No to jest mniej więcej coś takiego. I właściwie jest to zauważalne od samego początku tej płyty. Utwór otwierający album to The Sacred Well, bardzo hipnotyzujący, świetnie wpisuje się w ten klimat, który szybko się kończy i zaczyna nam się następny utwór zatytułowany The Loss of a Hero. Ten natomiast trwa w zasadzie niecałą minutę, nie zdąży nawet rozbrzmieć i przechodzi od razu do następnego utworu zatytułowanego Forebears, utrzymanego w innej koncepcji, opartego głównie na melancholijnym plumkaniu na gitarze. I nie czepiałbym się tego tak bardzo, gdyby była to muzyka, która jest stworzona na potrzeby gry komputerowej. No wiadomo, tam na przykład wchodzimy w jakąś lokalizację lub pojawia się jakaś cutscenka, to dany motyw muzyczny się odpala, ale tutaj jednak wypadałoby, żeby była zachowana pewna ciągłość melodyczna, klimatyczna, jakakolwiek spójność. Nie wiem, jaki jest sens w wrzucaniu w utworów, które nawet nie zdążą wybrzmieć, które trwają no niecałą minutę, a następnie przejście do innego zupełnie motywu. Jeżeli chodzi o warstwę instrumentalną, to w zasadzie jest wszystko to samo, co było spotykane na chociażby The Ways of Yore. W sumie nie znajdziemy tutaj niczego nowego, jeżeli chodzi o to brzmienie. Wciąż mamy gęsty syntezator, wciąż mamy głębokie, czyste linie basu. Oczywiście są dzwoneczki, jest lira, no i również pojawia się wokal, który na tej płycie, no, on jest tragiczny. Nigdy nie byłem jakimś szczególnym fanem wokalów Gandalfa i to odnosi się zarówno do tych nowszych płyt, jak i tych starszych. Właściwie najbardziej lubiłem tą formę wokalną, jaka była prezentowana na Belus, czy też na Fallen. W przypadku The Ways of Yore słychać było, że były to linie banalne, nienarzucające się, które w zasadzie pasowały do tej muzyki. Ale to, co zostało zaprezentowane tutaj, to czasami jest po prostu porażka. W szczególności takie utwory jak The Great Sleep, czy High Loading, gdzie po prostu słychać fałsz. Na szczęście te utwory nie są za długie oraz nie jest to jedyna forma wokali, jakie usłyszymy na tej płycie. Powraca po raz kolejny tutaj melorecytacja znana z poprzednich płyt. Niemniej jednak te wyjce, jakie są na tych kilku utworach, utrzymują mnie w takim przekonaniu, że to nie są pełne utwory, tylko zwykłe szkice. Na albumie możemy znaleźć również utwory, które są naprawdę dobre i idealnie wpisują się w tą stylistykę, która miała zostać tutaj utworzona na tej płycie. I tutaj na szczególne wyróżnienie zasługują takie utwory jak wspomniany wcześniej Fulian Mysteries, A Forgotten Realm czy też The Lord of Dwarves. I to jest ciekawe, bo wiem, że ten utwór poprzednio zarówno na YouTube, jak i na Spotify zatytułowany był Mythic Dawn. I tak za bardzo nie rozumiem, jaki sens miała w ogóle zmiana tytułu tego utworu. To jest wciąż to samo. Może chodziło o te skojarzenia związane z Oblivionem? Nie mam pojęcia. I mając na uwadze te naprawdę klimatyczne, dobrze zrobione kompozycje, zastanawiam się, czemu autor zmieszał to razem z takimi krótkimi wypierdami. I co ciekawe, są wśród nich tytuły, które naprawdę miały potencjał na stworzenie czegoś fajniejszego, bardziej rozbudowanego. Takim utworem jest chociażby Jotunheim, który jest niesamowicie króciutki i nadaje się raptem na jakiś dobry remix, nic więcej. Oczywiście zarówno tytuły, jak i teksty, których jest w sumie niewiele, nawiązują, jakby mogło być inaczej, do mitów nordyckich, do mistycyzmu. W zasadzie nie występują tutaj dłuższe formy liryczne, może za wyjątkiem A Forgotten Realm, który opowiada historię o przeniesieniu się do krainy przodków, do podziemia. Natomiast pozostałe to najczęściej bardzo krótkie utwory z jakimiś zapętlonymi sentencjami, takie jak High Loading's Heart czy Heck Osile. Pomimo tych nie najlepszych wokali, no to te teksty są okej, okay. No nie są jakieś on tu rozbudowane, nie mamy tutaj poematów, no ale nadają się do tej płyty, tworzą skutecznie ten klimacik. To, co udało mi się jeszcze zaobserwować, to mimo że oba krążki trwają mniej więcej tyle samo, jeżeli chodzi o czas, pierwszy krążek zawiera znacznie więcej tych takich króciutkich, malutkich utworków, gdzie na drugim znajdziemy już dłuższe utwory, w tym jeden, który trwa ponad 15 minut. I to mnie tak trochę utrzymuje w przekonaniu, że właściwie nie było za bardzo pomysłu na w ogóle rozmieszczenie tych utworów, że nie ma tutaj pewnego ciągu stylistycznego, tylko utwory zostały po prostu zgrane na oba nośniki i losowo porozmieszczane.
Pewnie część osób stwierdzi, że no w tym momencie się czepiam, że nie jest to aż takie kujące, ale no, jeżeli chodzi o ten gatunek, to jest to dosyć amatorski błąd. Wystarczy sobie posłuchać ostatnich takich premier jak Ofer Mose czy Idolmedir i tam znajdziemy jednak płyty, które są utrzymane non-stop w pewnej konwencji, zachowują pewną ciągłość i mają bardzo płynne przejścia między utworami. Mamy wrażenie, że pasują do siebie, że to wszystko jest jakoś poukładane z sensem. Ja osobiście jestem dosyć zawiedziony tym albumem. Mimo, że nie miałem jakichś zbyt dużych oczekiwań, to jednak liczyłem, że będzie to prezentowało przemyślaną, jednolitą formę. Cały album sprawia wrażenie takiego na szybko robionego patchworku, z czego część tych wycinków w ogóle jest w innym kształcie i kolorze niż pozostałe, a na dodatek część jest w ogóle postrzępiona. Są tutaj kompozycje, które są naprawdę dobre, które dobrze oddają esencję tej muzyki i w sumie stanowią dosyć ciekawą kontynuację tego, co było na The Ways of Yore oraz na poprzednich płytach. Ale nie da się ukryć, że właściwie to połowa albumu to są zwykłe szkice, które no, nadają się co najwyżej do przerobienia lub do ponownego nagrania. Tej płycie cały czas towarzyszy takie uczucie niedokończonego materiału, że to nie zostało dopchnięte do końca. Ja tu widzę bardzo dużo takiego niewykorzystanego potencjału. Ja troszeczkę czuję się wydymany tą płytą. Liczyłem na pełnoprawną kontynuację, a otrzymałem półprodukt, który właściwie nadaje się tylko do wyciągnięcia z niej tych kilku utworów i wrzucenia na moją dark ambientową playlistę. Fulian Mysteries dostaje ode mnie 5 na 10. No, znajdziemy tutaj kilka tych fajniejszych kompozycji, które jednak podciągają dom ocenę, ale no nie da się ukryć, no całość jest po prostu słaba. I tak naprawdę, jeżeli liczyliście na coś konkretniejszego lub coś chociażby tak dobrego jak właśnie The Ways of Yore, które no, w moim zdaniu jest na wysokim poziomie, no to tu się zawiedziecie. To jest bardziej szkicownik, przypomina, niż pełnoprawną płytę. Myślę, że jeżeli lubicie klimaty dungeon synthowe, to może coś tutaj przykuje waszą uwagę, ale no, ostatnio miało miejsce tyle ciekawych premier, które mam wrażenie, że się lepiej nadadzą na te planszówkowe batalie, czy też zwiedzanie nieznanych światów. Oczywiście, jeżeli jesteście fanami Burbur, no to myślę, że no, warto przesłuchać, ale no naprawdę dupy nie urywa. No i właściwie to by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Oczywiście, jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Zapraszam Was na mojego Instagrama oraz mojego fanpage'a, który w sumie jest takim uzupełnieniem Hipnagog Vlog w formie pisemnej. Tam umieszczam również jakieś ciekawe recenzje, polecanki, jakieś newsy ze świata muzyki niezależnej. No ogólnie polecam dać lajka. Oczywiście miejcie na uwadze cenzurę, która teraz panoszy się w social media. Ja zrobiłem taki test u siebie, no i mój post się wciąż utrzymuje, w sensie na moim prywatnym profilu, więc nie wiem, jeżeli jesteście ciekawi, sprawdźcie. Oczywiście zachęcam do komentowania, jeżeli Wam przytrafiła się taka sytuacja. A ja wracam zaraz po nowym roku z kolejną wideorecenzją, no i również planuję utworzyć podsumowanie muzyczne 2020 roku, ale jeszcze nie jestem pewien, jaka to będzie forma. Czy to będzie forma właśnie facebookowa, czy bardziej youtube'owa? Dowiecie się wkrótce. W każdym razie dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się, cześć.